pokonaliśmy Cię na pewno taką prawdziwą drogę z piekła do nieba i robimy taki pierwszy mały kroczek w kierunku do awansu do kolejnej fazy. Jakbyś ocenił to spotkanie dzisiejsze? No, spotkanie oceniam na dobrym poziomie, chociaż początek meczu nie mieliśmy szczęścia, brakowało nam troszeczkę szczęścia w tym meczu, ale potem w końcówce te bramki zaczęły wpadać, więc cieszymy się, że przechyliliśmy ten mecz na naszą korzyść i prowadzimy w serii 1-0. Wczoraj taki dla Ciebie bardzo intensywny dzień, było rozdawanie pączków na lodowisku na Paprocanach. Te pączki tak dziś na Ciebie podziałały? Nie no, za dużo pączków zjedzałem, tylko 2 pączki, więc to nie można powiedzieć, że to przez pączki, ale intensywny dzień może to nie był. Pokazałem się o 15 na Paprocanach na lodowisku, rozdaliśmy pączki z Kubą. I ogólnie myślałem sobie czas o tym pierwszym meczu, który właśnie dzisiaj się odbył. Póki co to dla Ciebie najważniejsza bramka, jaką zdobyłeś dla GKS-u Tychy? No dla GKS-u to tak, to jest najważniejsza bramka. Wcześniej strzeliłem bramkę z Janowem, więc można powiedzieć, że to była taka bramka nic nie warta, ale teraz w końcu udało mi się strzelić i czuję, że to bardzo ważna bramka dzisiaj była. Ważne było chyba także to, że mimo że przegrywaliście 0-2, to dalej graliście swój hokej i było widać chyba taki spokój w grze. Gdzieś nie ruszyliście hura do przodu, tylko cały czas graliście swój hokej. Taki był plan na tą trzecią tercję? Znaczy, ogólnie plan na cały mecz był taki, żeby zacząć ten mecz bardzo mocno, strzelić szybko bramki, ustawić sobie go pod nas. No nie wychodziło nam to dzisiaj, brakowało nam szczęścia, ale potem jak dostaliśmy te 2 bramki, to byliśmy spokojni, bo wiedzieliśmy, że mamy taką drużynę, że jesteśmy w stanie to obrócić w ciągu kilku minut i tak się to dzisiaj wydarzyło. Skuteczności czy trochę szczęścia dzisiaj zabrakło? No skuteczności i szczęścia to jedno i to samo tak naprawdę dla nas. Ostatnio widzieliśmy Filipa Komorskiego w tym nakryciu głowy. Powiedz skąd pomysł, jaka geneza jest tego? No nie mogę powiedzieć skąd się to wzięło, ale ustaliliśmy w środku drużyny, że w środku szatni, że to jest, jak ktoś będzie szedł na wywiad, to zakłada czepek do wywiadu. Ale dyscypliny nie zmieniacie? Nie zmieniamy dyscypliny.